to mnie w tej czarnej sukience. Podziwiam twoje ciało, jedno co trzymasz w ręce. Przyszłaś do mnie w tej krótkiej sukience. Podziwiam twoje kształty, jedno co trzymasz w ręce. Przed chwilą. No, mieliśmy tą okazję posłuchać Drelika, ponieważ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaprosiła nas też na ten właśnie koncert. Mieliśmy tą przyjemność rozpocząć tą imprezę. Są jednym nieudanym witrażem tego świata. Są jednym nieudanym witrażem tego świata. Czekamy na płytę. A no właśnie, no. Mieliśmy troszeczkę problemów wewnętrznych przez ostatni czas. Po dzisiejszej rozmowie z kolegą powiedział, zdeklarował się, że dokończymy jak najszybciej. Wszyscy mamy nadzieję, że to będzie już wkrótce. Bardzo mi zależy na tej płycie. Jest to moja jakby taka osobista historia, jeżeli chodzi o słowa. Natomiast muzycznie chłopaki bardzo fajnie to zaaranżowali. Na szczęście właśnie, no my na odsłuchach zawsze słyszymy inaczej, na odsłuchach wszystko elegancko, w porządku, na wysokim poziomie. No. A myśmy słyszeli z drugiej strony, też było elegancko i w porządku. My nigdy tego nie usłyszymy. Jesteśmy dopiero na początku tego naszego koncertu, bo pierwszy zespół był, w tej chwili będzie zespół New Year's Days. Jeśli wyruszycie z domu w tej chwili, to zdążycie jeszcze może na ostatnie kawałki tego zespołu, który gra covery zespołu U2. Potem zespoły bluesowe, popowe, znowu blues, także będzie co słuchać. Będzie chwila z hard rockiem. Chwila z hard rockiem. Imaginarium, tutaj Michał reklamuje swój zespół, zresztą warto go reklamować, cieszymy się z tego bardzo, że gra u nas również na orkiestrze. Dobrze, jest troszkę zimno, będzie coś zjeść, wypić? Oczywiście, mamy grochówkę, jest herbata, kawa w każdym bufecie tutaj na rynku do zakupienia, także na pewno nikt stąd nie wyjdzie spragniony i głodny. Trwają licytacje, także serdecznie zapraszamy, można nabyć różne rzeczy i wspomóc w ten sposób orkiestrę.